Zanim zaczniemy materiał, chciałbym serdecznie zaprosić Cię do kupna pay-per-view Hype MMA z linku, który znajdziesz w opisie. Kompletnie nic Cię to nie kosztuje, a wspierasz w ten sposób moją działalność oraz zwiększasz moje szanse na zgarnięcie kontraktu Fame MMA. Będę wdzięczny. Dzięki. Hej, siemaneczko, witam Was moje grane mordeczki, z tej strony oczywiście Patryk, tak z tym serce Malinowski i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Odcinku dość specjalnym, ponieważ dzisiaj będę miał dla Was typowanie wszystkich walk Hype MMA, mordeczki. No i słuchajcie, co mogę powiedzieć, wszystkich z nich już poznałem po prostu na pierwszej konferencji, w poczekalni też oczywiście miałem okazję parę słów zamienić z każdym z uczestników i po tym oczywiście będę dzisiaj typował, który z nich okaże się zwycięzcą. Co tego nie wiemy, ale po prostu będziecie mieli moje jakieś tam przemyślenia. Być może będzie to rzutowało na to, jak wy będziecie typować, nie wiem, zrobicie sobie z tym, co chcecie. No i oczywiście zanim zaczniemy, chciałbym podziękować wszystkim partnerom tego odcinka. Bardzo serdecznie dziękuję Nowalika, Catering Dietetyczny, Białystok oczywiście, Pan Pestka Crew, no i oczywiście Świat Supli. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Wpadajcie na sociale, z tej okazji oczywiście organizuję dla was różne konkursy, także myślę, że będzie się dużo ciekawych rzeczy działo. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do z głównego wątku materiału. Słuchajcie, pierwsza walka, czyli oczywiście Blecki versus One Norbi. Mordeczki, słuchajcie, powiem wam szczerze, że akurat ich poznałem jakby najmniej z nimi gadałem, rozmawiałem, no co mogę wam powiedzieć, mordeczki, o tej walce. Blecki wydaje się być taki, no delikatnie speszony, on tylko trzymał się gdzieś tam w gronie Władka, jest z tego co wiem TikTokerem, więc no nie chcę, żeby to tak rzutowało, że ja zaraz wszystkimi TikTokerami gardzę czy coś, wcale tak nie jest. Po prostu patrząc, słuchajcie, na przykład w oczy One Norbiemu, no widzę większe takie wkurzenie, takie piździki w oczach, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. I myślę, że to One Norbi ten pojedynek wygra. No One Norbi jest chyba też delikatnie wyższy, z tym, że chyba One Norbi też troszeczkę więcej ważył, nie wiem, czy nie musiał on tam tej wagi ważyć, no aż tak dokładnie to po prostu tego nie śledziłem. No i powiem wam szczerze, ten wąs niejedną pizdał cząs, wariacie, dlatego tutaj chciałbym postawić na One Norbiego. One Norbi jest to taki człowiek, który, on jest strasznie cichutki z tego co zauważyłem, on jest taki cichutki, on tam po prostu wie, że jakby po prostu wiedział, co chce zrobić. Wie, wpadam, rozwalam, wypadam i tyle. Blecki coś tam gdzieś gada, wiecie, o co chodzi, także to jest taki gość jest mega skromny, zobaczymy, jak to się przełoży na walkę. Mój tutaj becik oczywiście na One Norbiego, szczerze mówiąc nie wiem, gdzie oni nawet trenują, nie doszliśmy do tego a propos rozmowy. Dobra, no i słuchajcie, kolejna walka, czyli oczywiście walka Kuba trenuje i Krisu, czyli Jakub oczywiście Drozdziel i Krystian Bartocha. No i słuchajcie, tutaj już mamy zestawienie troszeczkę takich, że to tak mówimy, potężniejszych wojowników, mordeczki. No Kuba trenuje, gość, który naprawdę wygląda potężnie w realu. W realu może on aż tak dobrze nie wygląda jak na zdjęciu tutaj, ale oczywiście na pewno jest duży i to jest koleś, który no, w sportach siedzi już od dłuższego czasu. No natomiast Krisu, słuchajcie, i ten jego wąsik fajniutki, dziewiczy, bardzo mi się podoba. No i tutaj Krisu to jest taki delikatny troll moim zdaniem, ale powiem wam szczerze, że jednego i drugiego polubiłem. Więcej gadałem akurat z Kuba trenuje, bo tutaj z Zakrzewem siedzieliśmy jeszcze i tak dalej. No więc powiem wam szczerze, że serduszkiem chyba jestem za Kuba trenuje, natomiast powiem wam, że tutaj będzie bardzo fajna walka, bo oboje z nich, słuchajcie, to są tacy, no można by powiedzieć, charakterni goście. Od razu idzie poznać, jak z kimś gadasz, że on nie będzie tego klepał w pierwszej rundzie, że go tam leciutko przydusi, że już to są, słuchajcie, goście, którzy będą się po prostu napieprzać. No i myślę, że słuchajcie, tutaj wygra akurat Kuba trenuje ze względu na staż i na to, że jego układ nerwowy jest po prostu przygotowany na ostry rozpierdol, a taki podczas treningów oczywiście występuje. No i Kuba wygląda tak troszeczkę groźniej, ale myślę, że tutaj będzie naprawdę bardzo ciekawy pojedynek, dlatego warto to sprawdzić.
Także Kuba trenuje też od dłuższego czasu, więc no, wydaje mi się, że powinien, jest faworytem tego dzisiejszego starcia. Kolejna walka, mordeczki, czyli Jakub Bary Barczyk versus Damian Kalbarczyk. No i powiem wam szczerze, to jest walka chyba najbardziej kontrowersyjna, czyli kolejna postać stworzona przez Nitro Nizaka, a mianowicie Bary, oczywiście dzięki temu, że faworyzuje go akurat Nitro, to ma on też bardzo duże poparcie. Kalbar natomiast skromnie. Bary jest to gość, który ma gardzi wszystkimi tiktokerami, którzy istnieją, no a wiadomo, żadna praca nie hańbi. No wiem, że nie jestem też dobrym przykładem, bo mówiłem na wywiadach tam, że po prostu Włodek, czyli mój oponent, to jest też jakiś cipciak i tak dalej. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest delikatnie lekceważące podejście, ale po prostu ja już jestem zaprogramowany na to, że wchodzę, rozpierdzielam, ale nie od mnie tutaj mowa. Bary versus Kalbar, mordeczki. Kalbar, czyli gostek, który no jest dobrze zbudowany, gość, który uwielbia zdrowy tryb życia, widać, że w tym po prostu siedzi. Natomiast Kalbar to jest postać oczywiście kontrowersyjna, postać ze środowiska hip-hopu, rapu, tam gdzie wiecie, no te dziary, które nawet tutaj widzicie, robią delikatne wrażenie. No i powiem wam szczerze, że Bary to jest taki delikatny, nie wiem jak to można ująć, bad boy, taki też trochę lazy boy, widać, że chłop troszeczkę spalił ziarnka w życiu, no i jest takim cwaniaczkiem, ale to jest właśnie hip-hop, nie? No i powiem wam szczerze, to jest też taki gostek, który po prostu nie udaje nikogo, taki no zwykły ziomeczek, słuchajcie, z blokowiska, z ulicy, fajny koleś. Z Kalbarem bardzo mało rozmawiałem. Kalbar to jest taka persona, która no, jest dobrze zbudowana przede wszystkim. No i myślę, że on jest taki skromniejszy dużo na pewno. Tu będzie bardzo ciekawa walka, jeżeli miałbym obstawiać tą walkę, to postawiłbym na Barego. Natomiast gdzieś tam tą cichą nadzieją mam nadzieję, że wygra Kalbar, ale gdybym miał typować, no typowałbym na Barego z uwagi na to, że jest takim większym bad boyem. To jest człowiek, który po prostu ma zapędy do walki. Natomiast Kalbar, mam nadzieję, że zaskoczy Kalbar, utrzesz mu nosa i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale gdybym miał typować ze swojej oczywiście perspektywy, to postawiłbym na Barego. Także taka sytuacja i lecimy do kolejnej walki, mordeczki. Zakrzew, Mateusz Zakrzew Zakrzewski versus Albert Bercik Gambarian. No i powiem wam szczerze, tutaj serduszko, umiejętności, oczywiście wszystko po stronie Zakrzewa. Ja z Zakrzewem trenuję, słuchajcie, w jednym klubie. Widziałem, co potrafi, sparowałem z Zakrzewem. Wiem, że to będzie potężny człowiek, gość ma naprawdę bardzo dużo siły. Jest szybki, jest zwinny, jest skupiony na treningu, słucha, co się do niego mówi. I myślę, że słuchajcie, Zakrzew tutaj bez problemu poradzi sobie z Bercikiem. Na pewno Bercik będzie chciał wchodzić w nogi. Wydaje mi się, że tutaj ta przewaga nawet wzrostowa Zakrzewa, no jest po stronie po prostu Zakrzewa. Zakrzew też trenuje kalistenikę od dłuższego czasu, potężnie zbudowany, silny chłop. Myślę, że Bercik no albo będzie musiał tu w parterze pokazać takie skille, że masakra, no albo nie wiem co będzie musiało się stać. Także Zakrzew, dwie rzeczy, masz go rozdupić, bo jak nie to stary, w klubie się nie pokazujesz, nie? Nie, wydaje mi się, że Zakrzew to wygra. Konferencja, słuchajcie, tam Bercik się gubi w zeznaniach, z tego co słyszałem, z tymi treningami, masakra. No, a Zakrzew się nie opierdziela. Zakrzew się nie odpierdziela, koleś jest w pełnym gazie cały czas. On trenuje nawet więcej ode mnie, więc no mówię, Zakrzew może tutaj rozpierdzielić kompletnie. No i oczywiście trzymam kciuki. No i słuchajcie, no tu za Zakrzewem jest wszystko. Doświadczenie oczywiście w treningach, wzrost, waga, kondycja, no i serce, więc no, nie widzę powodów, żeby postawić na Bercika. No nie wiem, Bercik musiałby tu jakoś magicznie sprowadzić Zakrzewa do parteru i tam go gdzieś dusić, ewentualnie coś takiego robić. Myślę, że nie będzie to walka wstójkowa, a za to Zakrzew będzie musiał się przed tymi obaleniami oczywiście bronić.
przede mną potrafi, więc wydaje mi się, że przed oponentem też będzie potrafił. Dobrze, kolejna walka mordeczki, czyli moja walka. Patryk Taxizer T. Malinowski versus Władysław Władek Zijajew. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, jeżeli nie, to przepraszam. Władek ma korzenie wschodnie. To jest chyba Białoruś, Rosja. Nie chcę tutaj skłamać, czy Ukraina, nie wiem. Nie weryfikowałem tego jeszcze aż tak, dlatego jak coś źle powiedziałem, to sorry. Powiem wam szczerze, Władziu na tym zdjęciu wygląda przepotężnie. Widziałem, słuchajcie, jego rozwalone plecy. Naprawdę nie wiem, czy to jest, czy są geny, czy po prostu, no, co innego. Nie wiem, tak czy inaczej koleś wygląda na gościa, który, wiecie, może jest niepozorny. Może jest niepozorny, ale powiem wam szczerze, że tutaj może delikatnie zaskoczyć. No co mogę wam powiedzieć? Koleś 10 lat trenował piłkę, więc na pewno będę musiał uważać na kopnięcia i przed tym się całkiem fajnie przygotowujemy. I no co, mamy game plan na walkę mordeczki obmyślony. Jeżeli miałbym typować z perspektywy widza, no to powiem wam szczerze, ja na konfie wypadłem na takiego cwaniaczka, jestem zbyt pewny siebie. Gdybym miałbym sercem głosować, z perspektywy widza postawiłbym na Władka. Władek troszeczkę zamulał na konferencji, strasznie też, wiecie, miał pecha, że akurat na mnie trafił. Wiecie, że ja jestem słuchajcie, huncfotem, małym gamoniem, słuchajcie, wyszczekanym takim cwaniaczkiem. No i od zawsze to robię, ja jestem patusem pierdzielniętym, ale pozytywnie, więc no miał pecha, że akurat na mnie trafił, no konferencji tutaj nie mógł wygrać. No ale powiem wam szczerze, że z perspektywy widza, serio myślę, że kurczę, taką cichą nadzieję położyłbym we Władku, bo ja tutaj poczuwam się już zbyt pewny siebie, ale tak jak mówię, ja muszę być pewny siebie w tym momencie. I będę pewny siebie cały czas do momentu skończenia walki. No i powiem wam szczerze, jesteśmy w tej samej kategorii wagowej, ćwiczymy tyle samo. Ja słuchajcie, parę lat temu nawet byłem na paru treningach bokserskich, to też mi się na pewno kiedyś przyda. Także tak to wygląda. Ćwiczyłem gdzieś kiedyś na worku jakieś uderzenia, co prawda to już od dawna nie wpłynęło na moje życie, słuchajcie, i zapomniałem o tym, bo nie jestem zwolennikiem bicia się po mordach. Dopiero teraz jestem zwolennikiem, wtedy nie byłem. Władek też trenował judo za dzieciaka, z tego co mówił. No powiem wam szczerze, kurczę bela, kartofela. Widziałem też jak, słuchajcie, jakieś tam jego przygotowania za Medeuszem i wcześniejsze też fotki. No i ciężko tu mówić, że czego mogę się spodziewać. Ja wjeżdżam, robię swoje, mamy game plan, słuchajcie, na Władka. No i tyle. Gdybym miał typować z perspektywy widza, to chciałbym, żeby Władek mnie rozwalił. Myślę, że z perspektywy widza zrobiłoby to bardzo dobre wrażenie, w sensie, bo ja byłem zbyt pewny siebie i gdybym był widzem, to naprawdę postawiłbym, wiadomo, postawiłbym na siebie, ale sercem byłbym za Władkiem, żeby mnie rozpierdzieli, bo wtedy będzie, haha, kozaczyłeś i co teraz, frajerze, dostałeś w kinol. Także tak to wygląda. No tak czy inaczej, na pewno tutaj będzie bardzo, bardzo ciekawie. No i mordeczki, przechodzimy do przedostatniej walki, można powiedzieć swego rodzaju co-main event, czyli Adam Adix Woźnicki versus Paweł Pawlo Szwed. Co tutaj można powiedzieć? Tu można powiedzieć jedno. Pawlo jest to bardzo, bardzo, słuchajcie, cichutka postać, ale słuchajcie, koleś, który ma naprawdę taką minę, że jak człowieku, ja miałem wrażenie, patrząc na niego, on jest naprawdę takim bykiem, nie? Serio, że gość wygląda na takiego skurwiela, że jak dostaniesz bombę na rej, no to człowieku, o tak opadasz, naprawdę. Boję się siły tego gościa, no i powiem wam szczerze, że w miesiąc, jak on nauczy się tą siłę wykorzystywać i trzaśnie raz dobrze Adixa, no to Adix może się światełko wyłączyć. Od razu ci mówię, Adix, uważaj tutaj na Pawla, bo Pawlo naprawdę wygląda przepotężnie. Moim zdaniem Pawlo
jest tutaj faworytem w tej walce. Nie stawiałbym na Adixa. Adix na pewno będzie tutaj szybszy oczywiście te ciało, on będzie latał, po prostu ganiał go, będzie czekał, aż Pablo się zmęczy. No i pytanie, czy doczeka tego momentu, aż po prostu zmęczy się troszeczkę Pablo i będzie tam, wiecie, już zdychany, ta garda będzie opadać i wtedy będzie go obijał. Czy po prostu walka skończy się na przykład w pierwszej rundzie, tak? No i wtedy, no, Adix będzie miał przerąbany. Na pewno będzie to bardzo ciekawa walka, fascynująca. Bardzo się cieszę, że to jest co-main event. No i serduszkiem, słuchajcie, i umiejętnościami, i rozumem jestem za Pablo. Wydaje mi się, że on powinien to wygrać. To jest taki cichy koleś, ale naprawdę koleś, który widać to skupienie, on tam wjeżdża, rozpieprza i koniec, nie? Dlatego potężny koleś. Adix, delikatny cwaniaczek, delikatny, ale widać, że też pozytywny świrek, także z Adixem tam też dużo nie gadałem, więc moje typowanie Pablo i wydaje mi się, że on to wygra mniej więcej w pierwszej, drugiej rundzie, że do trzeciej nawet nie dojdzie. Dobra, no i słuchajcie, nadeszła kolejna Marcin Rafonix Krasuty, Krasutki. Krasucki, żartuję oczywiście, Mariusz Hejter Słoński. No i powiem wam szczerze, słuchajcie, Rafonix to gala fighter, jak to już była mowa od dawna, słuchajcie, super fight dzisiejszego, słuchajcie, naszego wydarzenia, hype'u. Dwie rzeczy, przede wszystkim hejter, czyli no przepraszam hejter, no, ale jesteś pizdusiem, no to jest właśnie taki koleś, który naprawdę nie ma psychy do walki moim zdaniem. I wydaje mi się, że Rafon tutaj rozwali. Dlaczego? Rafon to jest po prostu koleś, który ma banie do walki. On się nie boi podejść i przypieprzyć, nie? Natomiast właśnie hejter to jest taki... No, ten wiesz, o co chodzi, że ja umiem walczyć, ale no coś poszło nie tak, wiecie, o co chodzi. Więc ja jestem, słuchajcie, tutaj za Rafonixem, wydaje mi się, że Rafonix to wygra. Nie chcę być stronniczy, tak jak mówię, ja oceniam tylko i wyłącznie, widziałem umiejętności żadnego z nich. Hejter już się bił, Rafonix też, wydaje mi się, że tutaj, słuchajcie, Rafonix wygra, pomimo tego, że jest teraz bardziej zalany. Hejter może kondycyjnie tutaj lepiej się troszeczkę okazać. Natomiast myślę, że oboje będą mieli no ciężkie zadanie w tym przypadku. No i co, no, Rafon, wydaje mi się, że to wygrasz. Hejter niestety bez psychy do walki, znowu zeżonego trema i tak dalej, i znowu nic z siebie nie pokaże. Ja, słuchajcie, teraz zgrywam takiego kozaka, pewnie sam wyjdę obsrany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, mordeczki. No i co, mordeczki, do zobaczyska, trzymajcie się, zapraszam serdecznie na kolejne oczywiście odcineczki, które pojawią się już niedługo. No i co, do zobaczyska, dzięki wam za dzisiaj, siemano!